W życiu każdego z nas są takie sytuacje, że potrzebujemy skorzystać z pomocy radcy, radcy prawnego. Mecenas Ewa Urbanowicz i mecenas Małgorzata Szreniawska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie. Witamy serdecznie. Dzień dobry. A ja się nazywam Krzysztof Kot. Tak, żeby było wszystko już formalnie, bo o tych formalno-prawnych różnych administracyjnych sprawach rozmawiamy, bo nazwisko to też jest kwestia administracyjna, tak? Zmiana nazwiska jak najbardziej. Zmiana imienia również jest kwestią administracyjną. Jest to Czyli ustawa. Samo nadanie, zarejestrowanie w urzędzie to też jest sprawa administracyjna. Jasne. Kiedyś jeden z profesorów prawa administracyjnego powiedział, że nasze całe życie to jest prawo administracyjne, od urodzenia aż do śmierci. Oczywiście możemy to obalić. No tak, bo akt zgonu to też jest tak. Administracyjny. Co prawda nie my już będziemy załatwiać, ale w naszym imieniu ktoś to będzie załatwiał. Tak. Pochówek tak też prawa administracyjne. Zależy, jeżeli chodzi o cmentarz komunalny, to jak najbardziej, cmentarz wyznaniowy już mniej. No ale też wszystkie dokumenty, formalności tak muszą być. Tak. Bardzo mądry to był profesor. Tak. Obiecywaliśmy w poprzednim odcinku, że zapytamy Małgosię o sprawę wycinki drzew. Tak, mieliśmy się już na konkretnych sprawach skupić. Jak to jest? Bo mam taką sytuację. Mam drzewo. Piękny orzech, dorodny, wieloletni, no ale trochę już taki zaczyna być w kiepskiej kondycji. Mam go na mapie geodezyjnej, jeszcze kiedyś tam jak był budowany dom, ale z drugiej strony orzech to jest drzewo owocowe, więc teoretycznie bez żadnej zgody powinienem móc go wyciąć. No ale ja powiem szczerze, trochę się boję za to zabrać i teraz powinienem wniosek składać o wycinkę do gminy, czy nie muszę? Jak to jest? To zależy od drzewa. Jeżeli chodzi o obwód drzewa, no to im większe drzewo, tym jak najbardziej musimy zgłosić to do urzędu. Poza tym termin wycinki, nie możemy tego zrobić w okresie lęgowym, więc od października dopiero do marca możemy takie rzeczy robić. Więc tak, jak najbardziej powinniśmy, jeżeli chodzi o orzech, wydaje mi się, że jest to duże drzewo, bo zapewne orzech jest sporym drzewem. No on jest taki no już duży, wieloletni tam, nie wiem, on ma 30-40 lat, podejrzewam. To przypuszczam, może że bezpieczniej będzie, jeżeli zgłosimy, nawet jeżeli jest to drzewo owocowe, to jak najbardziej bezpieczniej by było zgłosić to do urzędu. Czyli rozumiem, że wtedy mieć takie bezpieczeństwo, bo jak nawet urząd odpisze, że wcale nie musimy go o to pytać, to tym bardziej będziemy bezpieczni, że potem nie będziemy mieć żadnej niespodzianki, będziemy tak? Będziemy mieć taką pewność w tym przypadku, że urząd na nas nie nałoży administracyjnej kary pieniężnej. Tak to się profesjonalnie nazywa, ale chodzi to po są prostu, duże, za każdy centymetr to są duże, tam liczą sobie. W zależności od obwodu drzewa. Tak, więc... Ale to się słyszało, że to kary takie setki tysięcy złotych nawet sięgające nie, momentami. Chyba ale... nie, ale kilka tysięcy złotych ale faktycznie. Ale to w tysiącach, tak, no to już być idące. Tak. To są duże kary nakładane przez organ, ale wynikają z ochrony środowiska. Po prostu chodzi o to, żeby nasze otoczenie nie traciło drzew, które są dla nas do funkcjonowania bardzo ważne. No to dobrze, pani mecenas, to co zrobić, żeby nie wpakować się w kłopoty, bo to jest czasem 10 minut cięcia, a potem naprawdę można mieć problemy. To jaka jest procedura? Rozumiem, że najpierw najbezpieczniej jest zadzwonić po prostu do gminy, zapytać, tak? Zapytać, powiedzieć, jakie to jest drzewo, jak ono wygląda. I jeżeli dostaniemy informację, że powinno zostać zgłoszone, no to wówczas zgłaszamy z rysunkiem. Ja bardzo uwielbiam rysunki, które w zgłoszeniach są zamieszczane, bo są to rysunki mało odręczne, profesjonalne, odręczne. Wskazujemy, jak to drzewo wygląda, wskazujemy owód, mierzymy, no i czekamy. Czekamy, co organ zrobi. Organ ma na to określony termin, oczywiście plus doręczenia, zwrotki, więc nam się to wydłuża. Po tym terminie, jeżeli nie wniósł organ sprzeciwu, możemy sobie to drzewo wyciąć. No ale dobrze, bo to jest też tak, bo się słyszy, że komisje na przykład przychodzą. Mhm. Tak, może przyjść komisja, może zbadać to drzewo, może zobaczyć, tam są profesjonaliści, którzy znają się na drzewach, więc no, myślę, że to dendrolodzy albo specjaliści z ochrony środowiska, którzy patrzą, czy tam właśnie nie ma jakiegoś chronionego gatunku na tym drzewie, jeżeli chodzi o ptaki, o zwierzęta, czy to drzewo jest wyschnięte od środka. Mnóstwo kwestii, które już osoba, która się zna na drzewach, sprawdza. No i oczywiście może być profesjonalista, który mówi, że faktycznie przeszkadza to drzewo, bo tam jakieś rury gazowe, wodociągowe,
podtopienia powoduje, więc może też i taki specjalista być. No ale dobrze, a może się zdarzyć tak, że dostaniemy odmowną decyzję na wycięcie drzewa wtedy na własnej tak. działce? Wtedy możemy dostać taką decyzję i składamy odwołanie do SKO. I wtedy SKO się zastanawia nad tym, czy zgodzić się, czy się nie zgodzić. A jak nie SKO, to dalej idziemy do sądu. A poza wycinką drzew, jakie jeszcze najczęściej w Twojej praktyce tematy z prawa administracyjnego spotykasz? Takie istotne dla przeciętnego człowieka, istotne dla kogoś, kto spotyka się z prawem administracyjnym i nie wie dalej, co z nim zrobić. Ktoś, kto zderza się z biurokracją i reżimem administracyjnym państwa polskiego. Tak to nazwijmy. Będę tu trochę tak w charakterze wszystkich tych, którzy próbują cokolwiek załatwić. Może to zabrzmi źle, ale ja akurat bardzo za każdym razem, kiedy załatwiam swoje prywatne sprawy z administracją i nie dlatego, że jestem specjalistką, ale ja po prostu bardzo lubię kontakt z administracją i bardzo łatwo mi się załatwia te sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy, którymi się zajmuję, w których mam specjalizację, to sprawy dotyczące pomocy społecznej i tam bardzo dużo pojawia się różnego rodzaju problemów w postaci zasiłków, kryteriów dochodowych albo zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Tutaj problem pojawia się wtedy, kiedy osoba, która pobiera zasiłek, pobiera jakieś świadczenie, nie zgłosi dodatkowego dochodu, bo pani na przykład pobiera zasiłek rodzinny, a zasiłek rodzinny jest przyznawany wtedy, kiedy spełnione jest kryterium dochodowe i nagle w wakacje zaczęła pracę i nie zgłosiła tego faktu. Ma nowy dochód, organ przelicza dochód, bo organ się dowiaduje. Organy administracji mają dostęp do wielu systemów i mogą sprawdzić. I dowiaduje się, że strona zaczęła pracę, dowiaduje się, że ma dochód, no i niestety wszczynane jest postępowanie o nienależnie pobrane świadczenie. Czyli teraz jakby, jeśli ktoś liczy na to, że to nie wyjdzie, to się myli, bo wiem, że na przykład zanim jest jakaś decyzja wydana, to rzeczywiście Urząd Gminy, to było kiedyś chyba przy 500+, pamiętam, jak się gminy jeszcze tym zajmowały, to oni tam sprawdzali dochód, bo to na te kolejne... Tak było. Było to weryfikowane. Było to weryfikowane, nie? Jakoś jest to tak. Nadal weryfikowane, a co więcej, jest taki tak zwany system koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, więc jeżeli mąż, partner, przypuśćmy, pracuje za granicą, i tam pobiera świadczenie, i w Polsce jest pobierane świadczenie, i te świadczenia są tożsame, typu zasiłek rodzinny w Polsce za granicą, no to okazuje się, że w Polsce to świadczenie powinno być pobierane. I wszczynane jest znowu postępowanie, bo dwa równoległe świadczenia. To chodzi o świadczenia te takie typowe właśnie z zakresu pomocy rodzinie, czyli świadczenia rodzinne najczęściej. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego powoduje komplikacje i nagle się okazuje, że nie da się jednak ukryć tej pracy w Holandii, w Belgii czy w Niemczech. No ale to jest akurat uczciwie, że się nie da, bo też, no, też sam zresztą osobiście uważam, że no kurczę, no jak się pracuje, no to się no, zarabia się, płaci się podatki, to dlaczego skoro ja płacę, uczciwie pracuję, to ktoś inny ma kombinować i ich nie płacić, nie? No jakaś taka sprawiedliwość jednak społeczna powinna obowiązywać. Tak, ale miejmy świadomość, że jednak to wychodzi, że to nie jest tak, że to się ukryje. Tak samo jest, bardzo mi się podoba to nieodbieranie decyzji, nieodbieranie pism procesowych. Wydaje nam się, że jak nie odbierzemy, to sprawy nie będzie. No nie, jak nie odbierzemy, to decyzja wraca do akt ze skutkiem doręczenia i biegną terminy na wniesienie odwołania czy skargi. Więc to nie jest takie, że nie odbierzemy pisma i już sprawy nie będzie. To jest taka fikcja doręczenia, czyli urząd będzie uważał, że jednak mieliśmy możliwość zapoznania się z danym pismem, tak? I wtedy faktycznie już prawo dalej działa i musimy coś zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, no to właśnie spotkają nas konsekwencje prawne. No bo z drugiej strony to by rzeczywiście był dobry hamulec na każdą sprawę. Nie odbieram tak. I sprawa się ciągnie. Rok, dwa, pięć, dziesięć, bo ktoś nie odbiera. Tak. Tak, ale toczy się postępowanie, nawet jeżeli już strona nie uczestniczy aktywnie. Może zawsze uczestniczyć aktywnie, ale jeżeli nie chce, trudno. Jeżeli zostanie nałożona na nią kara, no to musi ponieść
no, konsekwencje tego. Często dotyczy też takie postępowanie dłużników alimentacyjnych, którzy też nie odbierali albo przebywają w zakładzie karnym. No właśnie, tu mam takie jedno pytanie, bo to zresztą dostaliśmy maila takiego od słuchacza a propos zakładu karnego i a propos samochodów, bo też o tym rozmawialiśmy. Sytuacja taka, człowiek jest tymczasowo aresztowany, kupił samochód przed jeszcze tymczasowym aresztowaniem i w międzyczasie skończyła się polisa OC i nie zawarł nowej i teraz jakby dostał zawiadomienie, że musi zapłacić, no, gwarantowany fundusz się upomniał. No i co? No, fizycznie jakby, no, jak ma to zrobić, skoro jest no, tymczasowo aresztowany? No i teraz właśnie, bo to co na to prawo administracyjne mówi? Ja bym chyba składała wniosek o przywrócenie terminu. Tu chyba by było najprostsze, ponieważ no, znalazł się w areszcie, czyli był pozbawiony tego prawa do skutecznej obrony. W związku z tym bym składała wniosek o przywrócenie terminu i no, w tym kierunku bym szła, żeby wskazywać, że jestem w areszcie, nie byłam w stanie odbierać korespondencji, nie wiedziałam i myślę, że to by przeszło. Jeszcze pytanie jest, bo tutaj w zasadzie w tym pytaniu widza nie jest określone, czy nie odebrał korespondencji, czy mieszkał sam w tym mieszkaniu, czy powiedzmy byli jacyś dorośli domownicy, którzy właśnie mogli... Właśnie to nie było takie do końca sprecyzowane. No, było tylko tak, że w międzyczasie upłynął jakby ten termin, on nie zrobił tego, bo był w zakładzie karnym, no i potem jakby procedura cała, skoro nie zawarł nowego OC, no to cała procedura poszła. Bo co do zasady, jeżeli mieszkamy z innymi osobami dorosłymi i dorosły domownik odbierze korespondencję w naszym imieniu, to i tak będziemy mieli ten skutek doręczenia. I teraz trzeba by było udowodnić przy tym ewentualnym wniosku o przywrócenie terminu, że nie było możliwości kontaktu między domownikiem a osobą tymczasowo aresztowaną. Czyli... I to nie jest takie proste. Akurat w tym przypadku, jeżeli faktycznie osoba dorosła, dorosły domownik odbierze korespondencję, to przyjmuje się założenie, że przekaże tę korespondencję. Nawet jeżeli byli małżonkowie ze sobą mieszkają. No to jest moja była żona i ona mi nie przekazuje korespondencji. Mieszkacie, odebrała, trzeba udowodnić. Czyli znowu wracamy do tego, o czym tak naprawdę mówiliśmy wcześniej, o tych zwrotkach, nie? I o tych wszystkich... Tak. Że lepiej pismo jednak odebrać, bo przynajmniej jeśli wiemy, co w tym piśmie jest, to możemy coś zadziałać, tak? Jakaby to nie była sprawa. Tak, nie bójmy się tego, odbierajmy pisma. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, to zawsze jest pełnomocnik, którego można ustanowić. Pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym nie musi być radca prawny, adwokat, może być to ktoś z najbliższej rodziny, kto no, będzie starał się pomóc. Żeby pomógł. No oczywiście my zawsze służymy pomocą. Tak, bo jesteście profesjonalistami, więc wiecie. Tak, nam jest łatwiej. Po prostu my to możemy szybciej zrobić, bez takiego błądzenia, jak to zrobiłaby osoba najbliższa. Ale osoba najbliższa jak najbardziej może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym. No ale zawsze co fachowiec, to fachowiec, tak od razu. Niestety ta złożoność przepisów administracyjnych i tak wiele ustaw prawa materialnego w prawie administracyjnym jednak sprawia, że faktycznie ta dziedzina prawa jest taką specjalistyczną dziedziną, w której po prostu, tak jak kiedyś mówiliśmy w odcinku, się specjalizujemy. No bo nie da się znać tak naprawdę na wszystkim, jakby ogólnie zasady są wam znane wszystkim, nie? Ale już rzeczywiście, jak to im dalej w las, tym więcej drzew, tak? Tak, prawo administracyjne to materialne, bo tak dzielimy sobie prawo administracyjne na takie trzy części. O tym, jak działa organ, to jest to prawo ustrojowe, co robi organ, to jest to prawo materialne i jak to robi, to jest to prawo procesowe. Więc to prawo materialne reguluje być może około 1000 ustaw, gdzie mamy podział na prawo osobowe i tu mamy bardzo ciekawe, ja bardzo lubię prawo osobowe, bo tam mamy zmiana imienia i nazwiska na przykład. Od czego zaczęliśmy dzisiaj? Tak, bo tam mamy paszporty, dowody osobiste, prawo o aktach stanu cywilnego, to są wszystkie takie życiowe sprawy. Tak. A mnie bardzo ciekawi, tak wracając do samego początku naszego dzisiejszego odcinka, dlaczego ludzie zmieniają imiona i nazwiska? Czy to wymaga jakiegoś
dobrego umotywowania. No bo jeśli jest rozwód, to jest sprawa jasna, tak? Tak, tak. Wtedy można wrócić do... Tak. Można wrócić do nazwiska panieńskiego, jeżeli to kobieta zmieniała, to jak najbardziej do nazwiska panieńskiego. Natomiast tak, przykładem chyba najlepszym takim znanym jest Martyna Wojciechowska, która miała Marta, ale mówiła na siebie Martyna i zmieniła i cieszy się, bo pokazała publicznie, że zmieniła imię na Martyna, bo używała tego imienia cały czas i chyba byśmy nie skojarzyli, jakby ktoś powiedział Marta Wojciechowska. No nie, Martyna Wojciechowska. Tak samo jest z osobami, które częściej przedstawiają się jakimś imieniem, bo na przykład się wstydzą. Ja na studiach miałam koleżankę, która Karolina się nazywała, a potem kolega mówi, poznałaś Wiesię? No tak. A nie Karolinę, a nie, bo ona ma Wiesia, tylko że się wstydziła tego imienia, więc ona no tak, używała. No tak, u mnie w rodzinie jest tak, że całe... Ja w życiu nie wiedziałem, że na przykład moja chrzestna jest Teresa. No całe życie była Jadwiga, nie? A okazało się, że tak, że to tak. No, no więc właśnie. Więc... Bardziej jej się podobało i od dziecka ona była po prostu Jadzia, nie? Tak, Jadzia. Więc zmieniamy imię, jeżeli dobrze się czujemy z innym, jeżeli używaliśmy bardzo długo tego imienia, więc jest zmiana. Natomiast nazwisko. Z nazwiskiem jest troszeczkę inaczej. Oczywiście zmieniamy nazwiska, jeżeli no, czujemy się niekomfortowo, bo brzmi źle i jest wyśmiewane, to też jest powód do tego, żeby zmienić, ale nie możemy zmienić na nazwisko historyczne. Czyli nie zmieniłabym teraz na Sienkiewicz, Mickiewicz. No nie pozwolono. Zamojska. Bym. Zamojska. Nie zmieniłabym nazwiska na czemu? Takie. Czemu? Arystokracji nie możemy sobie. Bo organ by mi nie pozwolił na to. No dobra, ale... Taka też od razu sytuacja historyczna. Kiedyś tam, no, ja się nazywam Kot, ale gdzieś tam w zapisach w archiwum państwowym, jeszcze w rosyjskich, po rosyjsku pisanych, bo to czasy były zaborcze, było wpisane, że mój tam prapradziadek się nazywał Kot, ale było z twardym znakiem. I panie w archiwum powiedziały mi, że to oznacza, że to było prawdopodobnie nazwisko Kot przez dwa T. Tylko zostało zapisane tak, no i potem już jak przyszła niepodległość i tak dalej, no już potem jakby używano tego kod przez jeden ten. No i w takiej sytuacji na przykład, jakbym wystąpił do sądu, że ja chcę mieć to historyczne nazwisko swojego pradziadka i chcę się nazywać kod przez dwa te. A oczywiście, można próbować, tylko trzeba sięgnąć do tych historycznych ksiąg i wygrzebać. I uzasadnić. No uzasadniam, bo że pozbawiono mnie... Jakby rodowego nazwiska, no, którego używali moi przodkowie. To nie jest trudne na tym etapie tutaj, tu i teraz. Natomiast trudne jest do sięgnięcie do archiwów, bo znalezienie tego, jak to wyglądało, jak przebiegały te zmiany nazwiska, w którym momencie to nastąpiło, to jest dużo trudniejsze. No i oczywiście kosztowne, no bo nie sądzę, żeby to w Lublinie można było te dokumenty znaleźć. One są w archiwum właśnie państwowym, tak, i nawet zdigitalizowane. Dlatego, a to możemy dlatego przez testowo. Przypadek zupełnie na to wpadłem, nie? I tak mi się skojarzyło, że... A czy nie mam nic do mojego obecnego nazwiska, jest... Ale w sumie... Myślę, że dużo błędów by generowała zmiana, bo trzeba by było cały czas tłumaczyć, że podwójne T i nie byłoby to takie chyba łatwe, bo potem znowu w rubryczkach napisać, ktoś przemieni. Myślę, że zostajmy przy tym nazwisku. Ale to trzeba by jakieś ekspertyzy pewnie wywoływać wtedy, tak? Że ktoś omyłkę pisarską tak popełnił wtedy, czy jakoś tam... Moim zdaniem wystarczą dokumenty, z których będzie wynikało, że nazwisko tak brzmiało wcześniej. Taka procedura zmiany nazwiska jest długotrwała? Najczęściej ile to trwa, jeżeli złożę wniosek o zmianę nazwiska? Bo to sąd zmienia, czy urzędnik zmienia? Urzędnik. To się przed urzędem zmienia. Powinna trwać, tak jak klasyczne postępowanie, do 30 dni. Natomiast co się wydarzy w trakcie, jakich dokumentów organ zażąda, no to już zależy. Czyli 30 plus 7, plus 7, plus 14, tak. Plus 30. I bez zbędnej zwłoki. Ale ja bym nie demonizowała, bo organ jest zawsze zobowiązany do pouczania, więc o wszystkim... Ale to trwa wszystko. Tylko też musimy czytać, bo jeżeli my nie czytamy, no to trwa, bo potem my czegoś nie zrobimy i tak przeciągamy sobie to postępowanie. Ale my naprawdę mamy pięknie wydane pouczenia, bo w pouczeniu jest napisane, do jakiego organu mamy wnieść odwołanie, w jakim terminie, wręcz daty są pisane, adresy są pisane tych organów, dokładne. Więc naprawdę mamy wszystko podane na tacy. W postępowaniu administracyjnym mamy podane to na tacy, tylko czytajmy.
Czyli mamy szansę w starciu z urzędem. I to jest powrót też do tego początkowego naszego stanowiska, że pytajmy, rozmawiajmy, zadzwońmy do urzędnika. Bardzo często jesteśmy w stanie bardzo wiele spraw załatwić poniekąd trochę telefonicznie, dowiedzieć się szczegółów i jednak wyrobić się w tych terminach. Moje drogie panie, czas się kończy, ale to już kolejne niestety tematy. Tak, odnotowaliśmy już, co tam następnego, czym się będziemy zajmować. Bardzo dziękuję za udział w odcinku. Dziękuję. Mecenas Małgorzata Szreniawska, mecenas Ewa Urbanowicz, jak to pięknie brzmi, i zwykły Krzysztof Kot przez jedno T na końcu. Choć kto wie, może ta procedura zmiana nazwiska... Pomożemy. Zdecydowanie tak. Zobaczymy, może właśnie w wersji testowej spróbujemy to przerobić, jak to działa w praktyce. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek, tradycyjnie już, tak już mogę powiedzieć, że to już tradycyjnie, w środę o 18:00. Do zobaczenia. Do zobaczenia.